Mamy wprowadzoną przez Unię Europejską i przez nasz rząd dyrektywę azotanową. Jest ona w tej chwili już implementowana w Polsce. Ona narzuca na producentów rolnych szereg obowiązków związanych z gospodarką azotem. W niektórych wypadkach skutkiem tego będzie konieczność ograniczenia zastosowania azotu, zwłaszcza tego ze źródeł mineralnych, co wiąże się z konkretnymi niewygodami dla rolników. My we współpracy z firmą Micromix Wielka Brytania jesteśmy już w stanie w tej chwili zaoferować producentom rolnym rozwiązanie, które pozwoli na ograniczenie tego nawożenia w granicach 20-25% przynajmniej utrzymaniu plonu i jego jakości, a w niektórych wypadkach nawet jego zwiększeniu w porównaniu do nawożenia pełnego, nazwijmy to, standardowego w formie doglebowej. Chcielibyśmy to zrealizować przy pomocy produktu, który nazywa się Multi-N. To jest produkt, który już w tej chwili jest dostępny na polskim rynku. Jego tutaj dystrybutorem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest firma Agrosieć. Multi-N jest nawozem siarkowo-azotowym, co chcę podkreślić, siarkowo-azotowym, o bardzo wysokiej efektywności przyswajania, a jednocześnie bardzo łatwy do zastosowania, patrząc od strony technologicznej, dlatego że jest to nawóz sensu stricte dolistny. Nie chodzi o to tylko, że on jest płynny, ale jest stosowany i powinien być stosowany na liście przy pomocy zwykłej aparatury, taką jaką każdy z rolników posiada, czyli aparatury zwanej powszechnie opryskiwaczem polowym. To jest podstawowa różnica pomiędzy tym produktem a RSM, czyli roztwór saleczano-mocznikowy, ponieważ roztwór saleczano-mocznikowy jest też nawozem płynnym, ale jest on nawozem sensu stricte doglebowym. Nasz nawóz jest nawozem dolistnym. My w tej chwili mamy już opracowaną pełną technologię, którą nazywamy technologią hybrydową. Ona polega na tym, że pierwszą dawkę nawozu wiosenną daje się w formie tradycyjnej, czy to w postaci roztworu saleczano-mocznikowego, czy w postaci granulowanej. Potem, kiedy już gleba jest przez liście zacieniona, wchodzimy do końca z nawozem dolistnym w postaci właśnie Multi-N-u, zastępując w całości dalsze nawożenie doglebowe. Jest to rozwiązanie, o którym w tej chwili mogę powiedzieć, że jest rozwiązaniem ekonomicznym, że jest to technologia zupełnie nowa, zaimplementowana czy sprowadzona do Polski z Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii w tej chwili ilość sprzedawanego nawozu jest na poziomie w zależności od roku 1,5 do 2 milionów litrów, także jest to ilość duża, żeby nie powiedzieć bardzo duża, biorąc pod uwagę, że jednorazowo stosuje się go pomiędzy powiedzmy 30 a 50, w niektórych wypadkach 60 litrów na hektar, a podkreślam właśnie pochodzenie brytyjskie, bo jest to kraj, gdzie rolnik, kiedy nie uzyskuje 10 ton z hektara pszenicy, to uważa, że jest to rok stracony, to może złe słowo, ale że jest to rok dla jego produkcji zły. To wszystko, co jeszcze raz mówię, to co zostało sprowadzone z Wielkiej Brytanii, zostało potwierdzone wynikami badań i to ścisłych badań, które prowadziliśmy przez 2 lata wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Bydgoszczy.